Yo, jak się macie? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Graf i dziś z wielką przyjemnością chcę wam zapowiedzieć, że startujemy z wyzwaniem YouTuberów. Już wam zaraz y, przedstawię, na czym będzie ono polegać, jak będzie wyglądać. Tylko na napomknę ch chwilę odnośnie gameplayu, że jest to taki przypadkowy Vicious Medal, który. Oczywiście chciałem wbić, ale nie akurat w tej rozgrywce, ponieważ jest to hardcore dominacja. Wpadłem tutaj tylko porobić sobie, a właściwie odblokować attachment jeden do broni, bo zaraz po prestiżu na tutaj już master Prestige nie miałem żadnych dodatków do swojego akacza, a chciałem odblokować stok, stok jak wiadomo, czy tam kolba. W Advanced Warfare potrzebne jest 20 zabójstw z biodra, co jest dość takim irytującym wyzwaniem, jeżeli chodzi o... Tryb core, więc na hardkorze dużo łatwiej to wpada, wiadomo, szybciutko się zabija przeciwników. Z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście szybciutko też się ginie. Jednak nie patrzyłem tutaj na wynik. Moim głównym celem było zdobycie odblokowanie tego attachmentu, a że przy okazji wpadł fajny medal, to jest OK. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał, to jest zwłaszcza do tych osób które zawsze zarzucają mi, że gramy z nupkami, no to teraz są już takie wyższe levele, wbiłem oczywiście już jest zdobyty następny, jeszcze następny wishus na trybie core, więc oczywiście się pojawią te gameplay, jeżeli chcecie, dajcie mi znać w, w, w komentarzu o tym, ale dobra, mniejsza Mniejsza akurat o te rozgrywki, o koda. Myślę, że bardziej interesuje Was wyzwanie youtuberów. Więc, tak jak w tamtym roku, czyli w tym roku mam już drugą edycję, z okazji wyjścia nowego Call of Duty Black Ops 3, organizuję taki mały turniej, który ma po prostu nam dać dużo dobrej zabawy, nam jako youtuberom i Wam jako widzom, oczywiście też. Chciałbym zaprosić do niego wszystkich z YouTuberów, którzy nagrywają Call of Duty na polskiej scenie. Nieważne czy to są małe kanały, czy to są jakieś już olbrzymie, z dziesiątkami tysięcy widzów, kanały, których no niestety jest tak mało, każdy jest zaproszony, nieważne ile ma filmu. No, może jeżeli na jakimś kanale są trzy filmy i to tam już sprzed pół roku, to, w, to faktycznie nie ma to sensu, ale jeżeli ktoś nagrywa w miarę regularnie, się pojawiają te. Odcinki u niego, to jak najbardziej chciałbym, żeby dołączył. Ja tutaj zrobiłem sobie taką listę osób, już z którą możecie znaleźć w opisie z wszystkich do których wysłałem zaproszenie. Linki do ich kanałów oczywiście też znajdziecie. Jakbyście nie znali, to zapraszam do wejścia i czekam na odpowiedź od nich, ale. Myślę, że pominęłam nie jedną, nie dwie osoby i tutaj zwracam się z prośbą do Was, jeżeli nie ma Ciebie na przykład, a chciałbyś wziąć udział lub nie ma Twojego jakiegoś ulubionego youtubera, którego oglądasz, który nagrywa koda, a ja go nie znam z jakichś względów, co się wydaje mało prawdopodobne, ale jednak pewnie się e, może zdarzyć. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach, jeżeli to Ciebie nie ma, to daj o tym znać, napisz, ja oczywiście Cię zaproszę. Jeżeli kogoś innego, twojego ulubionego FPSowicza, to również napisz i ja go zaproszę. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tej zabawie. Oczywiście to jest rywalizacja, ale taka sportowa i zdrowa, i przede wszystkim chodzi tutaj o zabawę. Zasady są proste. Każdy z nas będzie grał swój pierwszy. Match w nowym kodzie, w trybie Team Deathmatch to podkreślam, żeby później nie było problemów. W tamtym roku kilka osób zagrało sobie w inny tryb. Przypominam, że to ma być tryb, tryb Team Deathmatch drużynowy, oczywiście i musi być to jego pierwsza gra z pierwszym levelem. Oczywiście, znając Call of Duty, często dołącza nas już do rozpoczętych gier. Jeżeli się pojawi taka sytuacja, to wtedy. Taka osoba ma dwie opcje. Może dokończyć tą grę i zacząć następną, ale nie może sobie użyć odblokowanych już na przykład dodatków do broni. Chodzi o to, żeby wiadomo, sprawiedliwie było, lub też może wyjść i poszukać nowej. Fajnie, jakby wszyscy zagrali komentarz live, jednak zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma taką możliwość. Więc jeżeli to będzie komentarz dogrywany, jeżeli to będzie gameplay, nawet z samą muzyką, nie ma problemu. Ja to wszystko przejrzę. Oczywiście, każdy taki, taki gameplay, komentarz live, czy dogrywany, czy, czy z muzyką czy sam czysty gameplay wystarczy, że wrzucicie na swój kanał jako, jako film dla swoich widzów. Nic nie musicie kompletnie mówić na temat tego, że tu jest takie wyzwanie organizowane przeze mnie i bla bla bla. Robicie live dla swoich widzów z pierwszy mecz w nowym kodzie albo pierwszy komentarz z nowego koda, pierwsza gra z nowego koda, jakkolwiek tam uważacie, jak, jak, jak myślicie sobie, jak będzie pasować na wasz kanał. Wasz, wasz kanał, wasz content, wasza sprawa. Ja tylko chcę zobaczyć, że to jest pierwsza gra, pierwszy Team Death i wtedy porównam wszystkich wyniki. Liczy się liczba zabójstw, więc chodzi o jak największe raszowanie oczywiście zabicie jak największej ilości przeciwników, dokopanie wrogum, wrogom, po prostu, i osoba. Naturalnie z największą ich ilością tych zabójstw zwycięży w całym tym wyzwaniu. Jeżeli by się zdarzyła sytuacja, że dwie osoby mają taki sam wynik, powiedzmy 25, to wtedy decyduje ilość zgonów, czyli osoba, która ma mniej zgonów, je ma, zajmu, zajmuje wyższą pozycję. To jest taki smaczek, to jest taka um, zawarcia takiej rywalizacji w tym całym wyzwaniu, oczywiście, żeby każdy starał się jak najlepiej wypaść, ale jeżeli Wam pójdzie słabo, to też się nie przejmujcie, wiadomo, różnie się może zdarzyć. Call of Duty to jest bardzo losowa gra. Sami doskonale wiecie o tym. Dużo zależy od wiadomo połączenia, od jakich, na jakich przeciwników się trafi, na jakich teammateów i tak dalej. Więc wynik mimo że jest bardzo ważną sprawą, kluczową nawet można by powiedzieć. To jednak ponad nim stoi jeszcze ta nasza zabawa tutaj i mam nadzieję, że Wam się spodoba. W tamtym roku dość, dość fajnie było, dość, dość za może zabawnie. No ja się fajnie bawiłem oglądając te różne gameplaye, szczególnie te live, te pierwsze wrażenia. Eee, to było ciekawe. Myślę, że w tym roku będzie tak samo również, dlatego zapraszam jak największą liczbę osób do wzięcia, do wzięcia udziału i widzowie też oczywiście będą mogli brać udział, typując swoich faworytów, pisząc w komentarzach jeszcze nie pod tym filmem, tylko pod następnym. Jak już będę, jak przedstawię wam wszystkie osoby, które biorą udział w tym konkursie, bo na razie to jest taka tylko wstępna lista, do których ja zapraszam. Wiadomo, że pewnie połowa znając życie z nich. I, nie zechce wziąć udziału, ale mam tam chyba na ten moment 30 osób, w tamtym roku było 50, więc tutaj 30 osób to 15. Miejmy nadzieję, że 15 zechce sprostać wyzwaniu i będzie miało taką możliwość. I ten film się pokaże właśnie już z informacją o wszystkich użytkownikach, z, którzy zdecydowali się wziąć udział w zabawie. Dzień przed premierą, czyli dzień przed wyjściem nowego koda, to będzie piąty wtedy w czwartek, szóstego wychodzi nowy kod i osoby biorące udział Będą miały cały tydzień na nagranie tego pierwszego swojego live'u, więc to nie musi być tak, że w pierwszy dzień od razu wszyscy muszą nagrać. Jeżeli na przykład dostaniecie koda we wtorek parę dni później, albo kupicie go później, albo będziecie mogli zagrać dopiero później, ponieważ macie pracę, szkołę lub jakieś inne wasze życiowe sprawy, macie na to czas. Tydzień, myślę, to jest spokojna. Spokojna, wystarczająca ilość czasu, żeby przygotować taki materiał, wrzucić na swój kanał. Ja wtedy sobie go obejrzę z wielką ciekawością, oczywiście, i z zainteresowaniem. Mam nadzieję, że się będę świetnie bawił też przy Waszym. Wysokim życzę tego, jak najwyższym, jak największym rejpieniu przeciwników. Zapiszę statystyki i. Tydzień, dokładnie tydzień po, czyli do czwartku 12 listopada, do godziny 12 w nocy, tak się umówmy, wstępnie na taką datę spiszę wszystko i wtedy w piątek postaram się już zaprezentować, lub ewentualnie w sobotę, całą listę, tabelę, podać wszystkie linki. Oczywiście do osób, które brały udział, i do ich filmów, aby wiadomo, każdy mógł prześledzić, jak komu poszło. Nowy kod się zapowiada bardzo ciekawie i myślę, że to wyzwanie będzie równie interesujące dla Was, e, równie zabawne dla graczy brojących udział w, w moim wyzwaniu. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników, oczywiście, dużo dobrej zabawy i czekam na Wasze odpowiedzi, na moje maile, na moje wiadomości na Facebooku, bo będę pisał gdzie tylko popadnie, żeby dotrzeć do każdego, bo wiadomo, na YouTube na przykład często sam nawet nie zaglądam na tą skrzynkę, bardzo rzadko mi się to zdarza, więc gdzieś to się może pominąć, więc będę ogólnie spamował jak się da, żeby każdy dał chociaż odpowiedź, czy bierze udział, czy nie i mówię w przyszły, nie, za dwa tygodnie w czwartek, dzień przed wyjściem Call of Duty już zobaczycie całą listę, kto bierze osób a do tego momentu piszcie mi pod tym filmem propozycje youtuberów, którzy, którzy nie zostali wymienieni tak, a są nimi do tej pory, które których, osoby, które znalazłem przeczytam wam teraz na, na, na szybko w jakiejś losowej kolejności jest to Yoshi, Ace Monkey, Juken, Spy, Luke, Magister Razer, Waldi, Blood, Jerry, Kupczyn, Sosabowski, Pingwin, Szekler i Przemciok. No dość skromna lista, Myślałam szczerze, że naprawdę ich jest troszkę więcej, dlatego w, tutaj w Waszym, właściwie z Waszą pomocą, myślę, że do, dołożymy jeszcze chociaż połowę osób, a może i drugie tyle, im więcej wiadomo. Chętnych do zabawy, tym i zabawa ciekawsza. To by było na tyle. Jeżeli są jakieś niejasności co do zasad, jeszcze tego konkursu, no bo one są proste i banalne. Myślę, że tutaj nic więcej nie trzeba. Team Deathmatch, pierwsza gra, wrzucamy na swój kanał jako live. Jeżeli nie da się jako live, no to w jakiejś innej formie. Ważne, żeby tam bez żadnych odblokowanych już dodatków. I to wszystko. I komu jak poszło, to się okaże. Komu jak pójdzie, to się okaże. I niech wygra oczywiście najlepszy. Mam nadzieję, że ten gameplay wam się spodobał. Mam nadzieję, że się cieszycie na ten taki mini turniej. Zapraszam do oceny filmu i widzimy się w, na w następnych, w kolejnych gameplayach. Z jakiego koda to też możecie napisać, może chcecie coś innego niż AW, niż Ghost, może coś starego jeszcze wygrzebie z zakamarków mojego dysku. Ja się na ten moment z wami żegnam. Trzymajcie się na razie. Cześć. Saluto żołnierza.